Polska fika się cieszy. Literacki Nobel w postaci nagrody Nike trafia do łodzianina, profesora Jerzego Jarniewicza z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dodać trzeba, że laureat, szanowny wielce, jest jednocześnie byłym gościem Polska Fika. Dzisiaj najpierw poprosiłem o wypowiedź Magdalenę Rębowską-Płóciennik z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nagroda Literacka Nike dla Jerzego Jarniewicza, dla łódzkiego akademika, profesora naszej anglistyki, poety i tłumacza, potwierdza moim zdaniem przede wszystkim wielki literacki potencjał Łodzi. Pokazuje przecież, że najważniejsza polska książka roku powstawała tutaj, między nami, w reakcji na codzienne i niecodzienne migawki z miejsc, które wszyscy znamy, z miejsc nierzadko wymienianych z nazwy. Jeśli dodamy do tego nagrody zebrane przez Macieja Świerkockiego za tłumaczenie Ulyssesa Joyce'a oraz paszport polityki dla Łukasza Barysa, można powiedzieć, że Łódź literacka płynie tuż za łodzią filmową. Po łódzkich filmowych Oscarach ja teraz czekam na literackiego łódzkiego Nobla. To świetny temat na promocję naszego miasta, moim zdaniem dużo lepszy niż osławiona kampania na temat tego, co my tu w Łodzi robimy z biedą. Jak ważna jest dla nas Nike, dla łodzian, dla miasta, dla uniwersytetu? No, na to pytanie mogę odpowiedzieć od końca. Uniwersytet Łódzki, można powiedzieć, ma kilka produktów eksportowych związanych z humanistyką. Nagroda Kotarbińskiego, coroczna nagroda dla piśmiennictwa humanistycznego, o połowę mniejsza od Nike, ale jednak bardzo wysoka. Wydaje mi się, że to jest bardzo poważny produkt eksportowy. Drugim, ostatnim produktem, można tak żartobliwie to ująć, jest Ulysses Jamesa Joyce'a w przekładzie byłego pracownika Uniwersytetu Łódzkiego, doktora Macieja Świerkockiego. On wydał oczywiście wielkiego Ulyssesa Joyce'a i towarzyszącą mu książkę Łódź Ulyssesa, też bardzo grubą. I gdybyśmy porównywali to jakością literatury, jakością słowa poetyckiego, jakością przekładu, czy też jakością twórczości artystycznej, to są te twory absolutnie porównywalne. Jest to światowy poziom twórczości literackiej. Ale oczywiście Ulysses Joyce'a jest nie dla wszystkich. Ulysses Joyce'a jest w większości jednak dla elit. Natomiast w przypadku poezji Jarniewicza wydaje mi się, że tutaj należy widzieć w tym niesamowitą jakość, mianowicie tomik poetycki Jarniewicza Mondo Cane jest cienkim tomikiem, ale jednocześnie można to czytać od czasu do czasu, niekoniecznie od deski do deski całość, ale wyrywać z kontekstu poszczególne elementy, tak jak to wielu ludzi robi dzisiaj na Facebooku. Na Facebooku ja widzę co rusz jakieś cytaty z Jarniewicza z fascynacją, że to jest właśnie takie zdanie, które nas ciągnie, to jest właśnie takie zdanie, które nas zachwyca. Więc to są jakości poezji Jarniewicza, które decydują o tym, że jest to absolutnej wartości próba.
Jednocześnie dla Łodzian ważne jest to, że ta poezja jest osadzona w łódzkich realiach. Są tam konkretne na przykład przystanki tramwajowe, czy też park na Zdrowiu. Temu towarzyszą różnego typu powidoki i co jest najważniejsze chyba dla mnie w tej poezji, takie zaśpiewy. Ta poezja nie tylko jest figuratywna, nie tylko jest pełna pięknych słów, ale jest też wiele rytmu w niej. Rytmu nie zawsze ordynarnego, ale właśnie bardzo często takiego, który wzbogaca naszą polszczyznę i która jest trudna do osiągnięcia dla kogoś, kto w tej polszczyźnie, jak to ktoś mówi, nie robi od długich, długich lat. Więc to oczywiście jest także promocja miasta, bo w tym kontekście Jerzy Jarniewicz jako profesor promuje Łódź Akademicką, a jako poeta promuje wartości artystyczne i literackie. Więc Łódź w osobie Jerzego Jarniewicza jest jednocześnie znakiem dla innych, z innych miast, że Łódź to jest Łódź Akademicka i że Łódź to jest Łódź literacka, poetycka. To, że ludzie mówią o poezji, o literaturze, to jest znakomita sprawa. Przypomnę, że tutaj Jarniewicz no, zwyciężył w tej trudnej konkurencji z trzema powieściami, z esejem, ze znakomitymi opracowaniami. Biografia Baumana. To są rzeczy niesamowicie ważne. Podobnie zresztą jak książka o homoseksualizmie. Natomiast jest to o tyle istotne, że mamy do czynienia z poezją, że poezja może być traktowana wyrywkowo, może stanowić świetny punkt do lektury w trakcie jazdy tramwajem czy autobusem. Wtedy no, nie stać nas na to, żeby 30 minut spędzić i przeczytać od razu całą powieść. Natomiast poszczególne wiersze możemy wyobrazić sobie, że w trakcie jazdy tramwajem mogą do nas trafiać bardzo celnie. Myślę, że częściowo odpowiedzi na to pytanie udzielił sam laureat, podając za główne cechy swojego tomiku problematykę wstydu i słabości, całkowicie uniwersalną, a jednocześnie bardzo, bardzo trzewną, można by było powiedzieć. I fakt, że często dokonuje tego zaskakująco brutalizowanym wręcz językiem, można uznać za dużo łatwiej przekonujący także czytelnika niewyrobionego, jeśli jeszcze takowi istnieją. Bardzo się cieszymy i żegnamy w tych wspaniałych szampańskich humorach. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz gratulujemy profesorowi Jerzemu Jarniewiczowi z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że jeszcze zawita do nas. Do widzenia. Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika. Polska fika. Kto fika, ten znika. Polska fika. Polska fika. Polska fika.
Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam Cię na miłą pogawędkę przy kawie.